Hej, cześć, siemanku, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Tyson i witam was w nowej, starej serii na moim kanale. To co widzicie to jest gierka Is War of Mine i będzie to drugi sezon. Pewnie się zastanawiacie, czemu, z jakiej okazji w ogóle, czemu taki pomysł? Przecież ostatnio wspominałem, że raczej tego drugiego sezonu nie będzie. Zmieniło się to, że po prostu zauważyłem, że wyszła jakaś nowa, dodatkowa aktualizacja, dodatek czy coś w tym stylu z okazji tego, że gierka ma 2 lata, taka rocznica, tak to można powiedzieć. No i chciałem się przyjrzeć, zobaczyć, co tutaj będzie ciekawego. Nie mam niestety pozostałych dodatków, wiem, że chyba są jeszcze 2. No ale zobaczymy, jestem ciekawy, podekscytowany, no i zobaczymy, myślę, że ta seria teraz troszeczkę zdominuje mój kanał, no ale myślę, że to w pewnym sensie dobrze. No i zobaczymy, dawno nie grałem, zobaczymy jak to będzie. Bruno, Marco i Pawle zdaje się, dobra. I teraz zobaczmy, czekajcie, jak to było, jak to się prezentowało. Mamy nasz schron. Tutaj są nasi przyjaciele, bohaterowie, Pawle, Bruno i Marco. Pawle, Bruno znamy z pierwszego sezonu. Pewnie pamiętacie. I tutaj czekajcie, jakby to zrobić. Dobra, zrobimy tak, że po prostu pierwszy dzień, pierwsza noc, pierwszy dzień, po prostu trzeba przekopać cały dom. A czemu ty, przyjacielu Marco, sobie siedzisz? Tego ci raczej nie kazałem zrobić. No ale dobra, zobaczymy jak to będzie. Aha, ty nie możesz. Dobra, tutaj się nam udało. Ty nie możesz tego otworzyć. No spoko, a to? Marco, nie wiem czy Marco był. Nie pamiętam już, wydaje mi się, że nie. Dobra, fajne rzeczy. Zobaczymy, przypomniałem sobie troszeczkę moją starą serię, pierwszy sezon. Przetrwałem tam 18 dni, z tego co pamiętam. Zobaczyłem też 2 pierwsze odcinki tak urywkowo u Gimpera, żeby w ogóle sobie przypomnieć co i jak. No i zobaczymy, na razie zbieramy po prostu wszystkie materiały. Dobra, Pawle. A wy jak się cieszycie, że drugi sezon tej wspaniałej gry? Możecie na wstępie zostawić lajka. Jeżeli jest tutaj ktoś nowy, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Każdy lajk, pamiętajcie, czy w górę, czy w dół, oczywiście wolimy te w górę. Lepiej proporcjonuje film w serwisie YouTube. Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, wygadałem się, czekajcie. Troszeczkę, szczerze powiedziawszy, na początku ciężko mi ogarnąć, bo naprawdę z marszu, że tak powiem, do tej gry podchodzę. Poczekajcie, Marco. A czy tutaj, Marco, możesz się dostać? Chyba tak, z tego co pamiętam. No ale szybko, szybciej, Marek. Zobaczymy, czy... A, nie uda się. Szkoda. Tutaj mamy jedzenie. Czekajcie, on tutaj kopie, rozkopuje, ty też. Świetnie. Marek, czy ty tutaj możesz w kolei... A, dobra, spoko. Pójdźmy do naszego... Jakby to nazwać? Naszej maszyny, o tak może. Brakuje mi niestety słów. Spowodowane jest to znowu, że dawno nie nagrywałem, no ale to standard. Możemy tutaj zrobić sobie, ulepszyć warsztat. Na razie nie możemy. Szkoda. Co możemy zbudować? Czekajcie, tu się ulepsza, tu się buduje. Łóżko, to na pewno będziemy musieli zrobić. Przydałby nam się radio. Ja nie wiem, czy w ogóle w pierwszym sezonie miałem jakieś radio. Wiecie co, zrobimy sobie. Kurde. Czy ja coś chyba... Chyba coś zepsułem? Aha, dobra, czekajcie. Mogę sobie... Tak to się ustawiało. Gdzie by to tu ustawić? A może tu? Dobra. Jest dobrze. Tutaj Bruno nic niestety nie może zrobić. Pawle pójdzie sobie. A ty, Bruno, spróbujmy tutaj na dole. Też nie mogę. Łomu potrzeba. Dobra.
Dobra. Przybliżymy sobie troszeczkę. No, zobaczmy, co tu jest. Może tu jakiś łom by się przydał. Ale wątpię szczerze. No, zioła, biżuteria. Pewnie się przyda do handlu, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, wiecie co? Zrobię jeszcze te łóżka, bo... Zrób pierwszy dzień. Myślę, że... Ustaw, dobra. Nas i tak nikt, nie wiem, nie zaatakuje. Bo pamiętam, że tutaj właśnie... Były różne ataki, nie ataki. Nie pamiętam właśnie, czy ja miałem radio w ogóle. Tu sobie można... Można sobie tu ustawiać te radio. Jeżeli by ktoś chciał. No i tutaj mamy ciekawe informacje. Dobra, zawsze to jakaś nowość, zawsze to jakieś zajęcie. No dobra, niech to coś sobie gra. Ach, a Bruno, ty budujesz, mam nadzieję. Postawimy sobie drugie łoże. A niech będzie tu. Dobra. Zdaje się, że Bruno buduje, Pawle buduje. Czy my jeszcze możemy coś tutaj zrobić? Zdaje mi się, że nie bardzo. Czekajcie, sprawdzę, ile nagrywam. Dobra, spokojnie. Na razie nic. Co potrzeba do ulepszenia? No niestety. Czekajcie, czyli tak, tu nie mogę wejść. Tutaj chyba wszystko sprawdziłem z tego, co widzę. Ale nie, tu chyba nie mogę wejść. Oczywiście, jeżeli ktoś się zna na tej grze, bo ja no niestety tak średnio, możecie pisać porady, sugestie, co zrobić, żeby jak najdłużej przetrwać. Tutaj nie wejdę, okej. Dobra, wiecie co, myślę, że można sobie skończyć ten dzień. I tak, tutaj ważne jest teraz, jak to rozegrać. Weźmiemy sobie, zrobimy tak, śpi w łóżku. Pawle myślę, że też. Marko natomiast szuka zapasów. Pawle, zazwyczaj to Paweł nas szukał zapasów, ale tutaj Marko, chyba nie miałem go w poprzedniej serii. Pójdzie sobie, ma 15 miejsc, dobra. Teraz tak, pamiętam, że... Cholera. Było tu takie inne jeszcze miejsce, chyba spokojne. Nie bierz... Niczego. Było zawsze takie na początku spokojne miejsce, ja nie wiem, czy to jest to, chyba nie. Cholera. No... Byłoby, delikatnie mówiąc, nieciekawie, jak ja bym zginął w pierwszym odcinku. Aha. Czy oni są przyjaźni? Czekajcie, zobaczę. Tutaj ktoś chodzi. Wiecie co? Prawdę mówiąc... Ja się troszeczkę boję. Ale Marko jest bardzo dobrym poszukiwaczem. To mnie... Właśnie to mnie ratuje trochę, bo zobaczcie. Oni myślą, że ja uciekłem. A ja sobie tu buszuję. Kurde, pierwszy materiał. Ja to trochę źle rozegrałem, niestety. Bo tak, tu nie przejdę. Kurde. Źle. Czekajcie. Muszę spierdzielać. Kurde, ale fail pierwszy dzień. Coś zebrałem niby, ale to niewiele. Bo zawsze był ten taki na początku spokojny... Spokojne miejsce. Chyba mogłem to tam pójść. To mój błąd. Niestety. Ale coś zebraliśmy, ale niewiele. No. Troszkę coś tam zebrał, ale nie to, co chciałem. Dobra, Marko, jesteś zmęczony.
Halo, panowie, wy nie możecie tak spać. Czekajcie, Marko, tak? Pawle, głodny, lekko chory. No i tu głodny, jak to było z tym głodem? Dochodzi do siebie, dobra, fajnie. Pawle, zobacz, proszę ja ciebie, przyjacielu, czy coś możemy zrobić. Zobaczmy. Kurczę, pierwszy dzień, a już tak niebezpiecznie. Niedobrze. Opał. Mogę zrobić opał? Tylko na co mi to? Tego nie mogę zrobić. To znaczy, że ja już te rzeczy mam. Brakuje mi drewna, brakuje mi drobiazgów. Bruno śpi. Głodni jesteście. No właśnie o to chodzi, że ja nie wiem, jak to rozdysponować, bym tak powiedział. Strasznie tutaj, no żadnych... Czekaj, a czy ja mogę iść na dół? Tu chyba było zamknięte, z tego co pamiętam. Prosty zamek. Ja nie mamy narzędzi niestety. I zdaje mi się, że ten dzień... A czekajcie, a co to jest? Tutaj jeszcze coś jest. O, i tutaj, zobaczcie. Domek na drzewie? Mi się zdaje, tego nie było. Kiedyś. Zioła. Bardzo fajnie. Zobaczcie, albo mi się zdaje, albo to jest coś zupełnie nowego. Możecie napisać, bo nie wydaje mi się, żeby takie rzeczy były na początku gry. Na samym początku. Dobra, jedzenie może. Części, woda. Dobrze, że mamy wodę. A tutaj na górę ja mogę jakoś dojść? Cholera jasna. Czemu ja tego nie sprawdziłem? Czy to sprawdziłem, a było... Nie, ja tu byłem chyba. Aj, dzisiaj jestem taki, jakby to powiedzieć, roztrzepany. Musicie mi wybaczyć, ale ja zazwyczaj taki jestem. Nie mogę się zbytnio skupić. Ważne, że ten pierwszy dzień przetrwaliśmy. No, też mam taką nadzieję szczerze. Kurde, nie mamy wytrychu. Wytrych by się nam tu przydał. A na górę ja mogę wejść? Nie. Czy tu coś jeszcze jest? Nie, dobra. A jeszcze, wiecie co, sprawdzę sobie. Czy możemy coś nowego zrobić? A ty, drogi widzu, możesz napisać, czy grałeś kiedyś w tą grę? Czy udało ci się przejść? Bo ja niestety, jak to mam w zwyczaju, nie udało mi się przejść tej gry. Tak jak mówię, w poprzednim sezonie, w tym pierwszym, to niecały rok temu było, udało mi się przetrwać 18 dni. Tylko albo aż 18 dni, nie wiem. Zobaczmy, mogę coś zrobić. Warsztat metalowy, czekajcie. Prosta kuchenka, to też, ale ten warsztacik będzie cholernie ważny. Będę mógł robić narzędzia, więc nie jest źle. A kuchenka by mi się też przydała. O, proszę, Marko wstał, jest tylko głodny. Marko, zobacz, proszę, przyjacielu złoty, czy można zrobić jeszcze tą kuchenkę? Mam nadzieję, że tak, znając życie, nie? O, standardowa. Czy to można ulepszyć, czy to się właśnie robi? Nie. Dobrze. Zobaczymy, czy będziemy mogli zrobić narzędzia. Chociaż nie, to może zrobić Pawle. Łom. Kurde, nie mogę zrobić. Łopata. Dobra, pójdziemy na poszukiwania. Potrzebujemy jedzenia, to prawda. Dobra, wiecie co, kończymy ten dzień. I teraz tak, czy kogoś zostawić na czujce? Ten Marko mi się naprawdę cholernie podoba. Jego nie było w pierwszym sezonie. No czekajcie. Wiecie co, ja zaryzykuję jeszcze raz. Nowy garaż. Och, kurde. Wiecie co, pójdę tu. Bo mi się wydaje, że to jest ten taki opuszczony domek. Chyba bezpieczny. Oj, przepraszam, uderzyłem chyba w mikrofon. O, i to jest dobre miejsce, jeżeli pamiętam, ale znowu tam jakieś odgłosy.
Dobra, biorę wszystko, muszę się tutaj skupić. Wow, świetnie. Najpierw sobie luknę. Dobra, nic nie ma. Nie pamiętam, czy tutaj ktoś był, czy nie. Przydałoby mi się jedzenie, tylko że znowu zaraz stracę miejsce w ekwipunku. No i tak jak mówiłem, dobra, wiecie co, odłożę sobie to. Ja po to wrócę na pewno. Ale te rzeczy, one mi są po prostu niezbędne. Dobra. No drobiazgi, ja wiem. To mi się wszystko przyda, ale ja tu wrócę i to jest właśnie bardzo dobre miejsce. Dobra, cukier, spoko, ja po to wrócę. W kolejnym odcinku, w kolejnej wyprawie nocnej. O, opatrunki, to mi też się przyda. To są zioła. No, to muszę brać. Dobra, tutaj nic nie ma, więc miałem rację. To jest ten taki bezpieczny, można by powiedzieć. Bezpieczny zakątek. Bezpieczne miejsce. I tutaj powinienem się udać w pierwszym dniu, pierwszej wyprawie. Niestety nie zrobiłem tego. No i to jest mój błąd. Ale na szczęście ten błąd nie skończył się tragicznie. Ja sobie to sprawdzę na spokojnie. Naprawdę Marko mi się bardzo podoba. Podoba mi się jego sposób działania, szybkość, ale przede wszystkim to, że naprawdę jest doskonałym przeszukiwaczem, tak jak tu pisze. Bo myślę, że jakby zamienić Marko na Pawle w tym poprzedniej nocy, no to mogłoby być źle. Cholera, wiecie co, to za długo trwa. Pierdziele. Wrócę sobie chyba do domu zaraz. Czy to sprawdziłem? A, dobra. Wiecie co, wrócę sobie do... Chociaż... Tutaj coś ciekawego. Ja sobie tam to spokojnie przekopię, nie martwcie się, ja tu wrócę. Wow. Drobiazgi. No nie mogę tego brać niestety. Dobra, wiecie co? Idziemy do wyjścia. Druga wyprawa na pewno lepsza. Już wiem, gdzie się udamy w kolejną wyprawę. Zwiedzimy sobie to miejsce, że tak powiem, w 100%, żeby one było do końca zbadane. Bo tu naprawdę jest dużo, dużo, dużo dobroci. No i dobra, wróciłem. Naprawdę świetna wyprawa. Dzień trzeci. Kurde. No na szczęście nie ma tragedii chyba. Dobra, wiecie co, to by było na tyle, to by było na tyle w pierwszym odcinku. Dajcie znać, co myślicie, jeżeli wam się materiał podobał, mówię, dajcie łapkę w górę, a będą odcinki częściej, będzie ich więcej. Jeżeli ktoś tutaj jest nowy, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, żebyś wiedział, kiedy wrzucę nowy film. No i to by było w sumie na tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej, cześć, na razie.